Znajdujemy się na terenie ośrodka rehabilitacji ptaków drapieżnych w Warcinie. To tutaj przywożone są ptaki z pól i lasów, warcińskich lasów i nie tylko, po to, żeby móc je leczyć, rehabilitować, aby wróciły później na wolność. W ośrodku znajduje się kilka takich stref. Pierwsza strefa to jest strefa przyjęć ptaków. To tutaj najpierw są ptaki przywożone i przez pierwszą dobę rozpoznawane ich problemy i diagnozowane choroba czy też rehabilitacja. Także zapraszam, pokażę Wam kilka gatunków, które mamy właśnie w tej pierwszej strefie. W pierwszej wolierze znajduje się jastrząb. Jeden z częstych gości w naszych lasach. Jastrząb charakteryzuje się tym silnym i szybkim lotem w poziomie. On głównie poluje na zające i inne ptactwo leśne. Ptaki drapieżne charakteryzują się tym, że mają silnie zakończony dziób, zakrzywiony silnie i oczywiście szpony. Szpony to są te jego paznokcie, służą do łapania swojej ofiary i przytrzymywania się na gałęzi. Spójrzcie, jakie ma źrenice. Jastrząb, im starszy, tym jego źrenice są bardziej pomarańczowe. I ubarwienie jego piór, im starszy, tym więcej pojawia się pasków. Gdy jest młody, pojawiają się płomyki. W tej chwili znajdujemy się w wolierze, gdzie są pustułki. Pustułki to są jedne z mniejszych ptaków drapieżnych, rodzina sokoły. Jedne z mniejszych, dlatego że one bardziej polują z pionu, czyli lecą bardzo wysoko na niebo, wypatrują swoje ofiary. W tej wolierze możemy zobaczyć jednego z największych ptaków w naszych lasach. Nie jest on największym, ponieważ największy w Polsce jest orzeł przedni. Ten gatunek, który tu widzicie, jest to duży bielik. Bielik charakteryzuje się tym, że na jego rozpiętość skrzydeł wynosi 2,5 metra. Czyli patrząc na wasze wzrost, to musiałoby być was dwoje, żeby móc pokryć jego skrzydła. Zobaczcie, jaki bielik ma potężne szpony i potężny dziób. To jest właśnie ten ptak, który najczęściej możemy spotkać nad wodami. On bardzo chętnie poluje na ryby, ale i musi te ryby przede wszystkim złapać silnie w szpony i zabrać do gniazda, żeby móc się pożywić. Ptaki, które tutaj widzicie, są to myszołowy. Ptaki drapieżne żywią się mięsem. Dlaczego myszołów? To właśnie ten ptak najczęściej spotykany w naszych lasach i polach łowi właśnie myszy. Jak będziecie jechać samochodem, zwróćcie uwagę na przydrożne drzewa. Na pewno na którymś z nich siedzi myszołów i wpatruje się, gdzie jego myszka chodzi. Wchodzimy teraz do najciemniejszego miejsca w naszym ośrodku. Dlaczego najciemniejszego? Bo tutaj właśnie mamy sowy. A czemu musi być ciemne? Bo sowa, kiedy żeruje? Żeruje właśnie nocą. Zapraszam. Sowa, którą tu widzicie, jest to puszczyk. Jest to akurat młody podlot, który niestety, ale wypadł z dziupli i trafił do nas i musimy zastąpić mu matkę. A jak to zrobimy? Najpierw musimy go dobrze wykarmić, a później nauczyć latać. A skąd wiemy, że jest to młody ptak, młody puszczyk? Zobaczcie, nie ma jeszcze piór, tylko ma taki puch. Pióra to mają się tu. To są prawdziwe pióra i takie powinno mieć całe, żeby móc dobrze sobie latać. Teraz go puścimy, niech idzie sobie do reszty. Sowa jest to ptak nocny. On w dzień śpi. W tej chwili trochę go obudziliśmy, ale to nic. Zaraz jak podejdziemy, dalej będzie mógł sobie spać. Sowa, jak wiecie, ma swój behawior taki, że bardzo lubi myszy. Bardzo lubi myszy i lata tylko i wyłącznie w nocy. W dzień śpi. Również, zobaczcie, mam bardzo ostre szpony, którymi łapie swoją ofiarę. Duży, szeroki dziób. I ta, którą tu mamy, jest to dorosła sowa i ma już te piórka takie. Ta niestety nie trafi na wolność. Dlaczego? Bo ma uszkodzone skrzydło. Złapała się na żyłkę. Żyłkę, którą pozostawili chcący bądź niechcący wędkarze nad jeziorem.
koniec naszej krótkiej wycieczki po ośrodku rehabilitacji ptaków Drapieżnych. Mam nadzieję, że Wam się podobało i że jeszcze nie raz spotkamy się na lekcji. Jeżeli nie wirtualnej, to zapraszamy Was do lasu. Cześć!